Hej, 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 siemano, siemaneczko, z tej strony Macior, kłaniam swą mordę po samą torbę, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym materiale z dodatku do gry Dying Light, jakim jest The Following. Ludziska, ja już mówiłem prędzej, że będziemy sobie grywać tą gierkę, zdobyłem ją, tak więc gramy, a na szybkości przypominam, czym jest Dying Light. Jak ktoś nie wie, to znaczy, kurwa, że siedzi w jaskini. Ale dobra, ludziska, Dying Light miał swoją premierę 2015 roku w styczniu. I jest to survival horror z widokiem pierwszoosobowym, gdzie ludzie zmagają się z wirusem, który zamienia wszystkich w zombie. My wcielamy się w Kyla Crane'a, który tam sobie pomaga ludziom, jest biegaczem, no i biega tu i ówdzie. Skacze tam i siam jak gumiś i pomaga i ratuje, tu przyniesie, tam sprzeda, tam zajebie i tak to wygląda. Nie będę tu wszystkiego mówił, co się działo, o co chodzi. Obejrzyjcie sobie podstawkę gdzieś indziej, ja będę grał na Playu 4, a dodatek The Following miał premierę 9 lutego 2016 roku. To nas teraz będzie obchodzić bardziej i gierka już, wybiegamy tutaj. W tym dodatku poza Haran, dzieje się to gdzieś na obrzeżach Haranu właśnie, z głównej gry. No i będziemy tam inflirtować jakiś kult, który jest interesujący. Jest interesujący z tego względu, że są odporni na gryzienia zombiaków, a w dodatku mogą nimi manipulować, wiecie, na swoją korzyść. Tak więc Kyle Crane, który tutaj... No kurwa, starał się za wszelką cenę ratować tych ludzi, będzie miał co robić, będzie miał o co walczyć, tak to trzeba nazwać, bo wiecie, skoro oni wiedzą, jak kurwa leczyć się z ugryzień czy coś takiego, no to musi nas zainteresować, musimy się dowiedzieć, jak to działa i będziemy sobie do tego zmierzać, ale to już zostawmy grze, niech gra nas prowadzi, ludziska. Ja nigdy nie grałem w ten dodatek, troszeczkę gameplayu gdzieś tam widziałem, chciałem zobaczyć, jak to wygląda, ale odrzuciła mnie jazda samochodzikiem, dlatego tego nie ogrywałem, ale teraz sobie myślę, spróbuję, chociaż spróbujmy, ogramy to na pewno, a może mi się spodoba, bo każdy mówi, co w to zagrał, że ta jazda samochodzikiem nie jest wcale taka zła, tak więc dobra, grajmy. Ja dlatego grałem ludzie na PlayStation 4 i czekałem na grę na PlayStation 4, bo już postać z podstawki miałem zrobioną właśnie na Playu 4, a nie chciałbym się jej od nowa robić, czyli przychodzić całej podstawki. Nie. Dobra, rozegraj kampanię The Following, zostań zombie. Gramy The Following, ludziska. Nowa gra, widzicie, nowiutka gra. Mi już tu zaimportowały się savey właśnie z podstawki. Poziom normalny, mapa wieś, The Following DLC. Fabuła 0, postępy 0, czas gry 0. Dobra, ludzie, nie pozostaje nam nic innego, jak włączyć graj. Ja tylko dodam tutaj tak troszeczkę, kurwa, gram cały czas na jednej słuchawce. Nie wiedziałem, że w XXI wieku, kurwa, będą takie jaże, że nie idzie kupić przejściówki Jacka, tej grubej, żeby włożyć małą. Kurwa, jaja, Media Expert i inne, kurwa, neonety nie mają takiego gówna, mimo iż handlują słuchawkami. Żenada, dobra, graj. Jak będzie jakaś scenka, ja oczywiście zamykam swą picture. I na kurwa łapy liczę. Nie liczę na wasze kurwa łapki, bo żeście już dali dupę w rezydencie. Cięcie! Gramy. The Following. Dajemy poziom trudności normalny. Nie daję żadnego koszmaru ani trudny. Wybieram sobie normalny i tyle. Jedziemy, ludzie. Zobaczmy, co nas tu czeka. Mam w sobie wielką miłość, której nie potrafisz sobie wyobrazić, oraz wielki gniew. Jeszcze niezaspokojonego pogorążę się w drugim. Tutaj jakieś kurwa mądrości, winę tu, który przed swą śmiercią jeszcze zapisał takie rzeczy. Proszę, nie zmuszaj mnie. Oczywiście mamy tutaj dubbing i napisy. Gadał coś o magii i udomowionych zombiakach. Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają, nawet po ugryzieniu. Ludzie w Malignie plotą różne bzdury. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. O, ale to jest... Droga poza Haran. Crane, kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. Antyzyna. Oto się tu ludziska rozbija. O, antyzynę. Antyzyna jest to takie gówno, które właśnie leczy po ugryzieniu. Idź sobie! Nic nie rozumiesz, matka!
I co dalej? Jakaś pokazówka była? Jakaś matka tutaj coś przemawiała do nich? Nasi biegacze przynieśli ciężko rannego, poprzedzonego mężczyznę, który majaczy coś o ludziach odpornych na wirusa. Miał przy sobie mapę pokazującą drogę wyjścia z Haranu. Mamy tu coraz więcej zarażonych i za mało antyzyny, a badania Camdena nie przyniosły jeszcze żadnych owoców. Muszę sprawdzić każdy trop. To pewnie sobie mówi Crane. I dlatego wybieramy się gdzieś poza Haran, ludziska. Wieś. O, na wieś. Są wakacje, jedziemy na wieś. Koniec wakacji, ludziska. Dla niektórych z was pewnie lipa, dla mnie to nie ma znaczenia, bo zapierdalam na okrągło cały czas. Tyle, że ja bardzo lubię lato, nienawidzę zimy, nienawidzę jesieni, uwielbiam lato, ale już się kończy, no niestety, kontynuujemy sobie. Zasłania mi kamerkę, oczywiście ten 55-calowy telewizor zasłania mi, kurwa, taka mała kamerka. Ale cóż ja mam zrobić? Ludzie! I ja widzę, że ja mam tutaj swój ekwipunek. Naprawię sobie ten sierp mroczny od razu. No i dobra, kurwa, idziemy sobie. Pozbierałem co nieco tej broni. Mamy sobie, kurde, wyjść z kanałów, co? Jak się zaświeca latarkę? No dobra, teraz się uleczyłem. Dobra, jest. Muszę sobie przypomnieć klawiszologię. Bo nie pamiętam tego. Ja pierdolę, co ja zrobiłem? Ludzie, co ja zrobiłem? Zepsułem tą grę? Nie, dobra, jesteśmy tutaj na dole. Jak się tu skakało? Czekajcie, przypomnimy sobie. Dobra, tutaj mam skok. Skok, kurwa, w nowy rok. I idziemy. Okej. Tutaj mamy jakieś, kurde... Puszczamy kanały na razie, co? To idziemy. Dobra, przyspieszmy trochę tą rozgrywę. Czekajcie, jeszcze raz. Tutaj się bijemy. Aha, bo to tu było pojebane, ludzie. Na R1 się skacze. A ja cały czas, kurwa, w grach się skacze na X, ale tutaj niestety się skacze na R1. Dobra, nie marudźmy. Nie marudźmy, idźmy dalej. Ja przypominam tylko tyle, że kotwiczkę, wszystkie skille mamy na maksa. Tak więc jestem wypowerowany. Nawet chyba co nieco siły sobie tam dodałem ostatnio. A możemy to gdzieś nawet sprawdzić. Sorry, że teraz tak psuję klimat początku gry, ale ważna rzecz, to może być co dla niektórych. Widzicie? Poziom przetrwania, wszystko jest wymaksowane i tutaj już poziom legendy jest 4. Niedużo brakuje, żeby wbić 5. Parę zrzutów tak naprawdę i będziemy mieć 5 poziom. Będziemy mogli sobie dodać troszeczkę siły znowu, bo ja idę w siłę tutaj, wiadomo. Lena, słyszysz mnie? Słuchaj, ten twój jednooki, deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Zabiła go gorączka, jak wyruchał Lena? Pajączka. Lena! Pieprzone góry. Kurwa, Crane, dokładnie, nienawidzę gór. Ja tak samo, ludzie, nienawidzę gór. A tu, kurwa, srogi parkour. O, ja nienawidzę gór. Gdzie my mamy iść, co? Ludziska, mamy się stąd po prostu wydupcyć gdzieś. Wow, wow, wow. Ja tam nie chcę spać. Dobra. Zaraz jebnę z tego drzewa, coś czuję. Wow, 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 wow. Oczywiście teraz kotwiczka mi się nie pozwala złapać nigdzie. Ale kurwa shit, co? Mamy kotwiczkę, a nie możemy jej używać. Ale tu się przyciągnę. Tu już gówno. Dobra, dobra, ostrożnie, panowie, nie róbmy draki. Od tego są rumaki. A może ja po prostu mam się wjebać do tej wody, co? Wiecie co? Kurwa, ryzyk fizyki. YOLO! Pierwszy zgon, ale ryzykowałem. Tak jak ludzie mówiłem, nie znam gry, nie widziałem. No i kurwa, będę sobie to odkrywał wszystko sam po kolei. Po trochu, po troszeczce. Wkurza mnie ta kotwiczka, wiecie? To właśnie Sao Paulo, ludzie, że gra wam nie zawsze dawała jej używać. Pisała wam, o nie, teraz kurwa jej nie użyjesz. Teraz Crane jest zmęczony.
Teraz nie może. Teraz nie może. Tutaj nie, tam nie, sram nie. Może po prostu idźmy tędy, co? Hop. Dobra. Znać kogoś, kto wie więcej na temat plotki. Zadanie specjalne. Przeskakuj nad wrogami. A, gówno, to mam takie pozałączane, ludzie. Pierdoły do robienia. Ja widzę, że tu jest jakaś, kurde, półka, żeby iść tą półką. Tam gdzieś mamy się, kurcze, wspiąć. Tu oczywiście kotwiczka nam nie pozwala, tam byśmy mogli znowu się wrócić. No widzicie, trochę tu chamstwo. Troszeczkę to mnie oszukuje. Ja to bym zeskoczył tam. Przez łąki, przez pola i nas nie ma, nie? Dobra, ludzie, idźmy, kurwa, tak jak gra chyba mówi. Kucnij sobie, Crane. Dobra. Patrzcie się, widzicie? Nie, nie, nie wchodzi. Jakie gówno. Może tu wejdzie, co? Dobra, tutaj wchodzimy. Tu wchodzimy wyżej. Wejdziesz tu gdzieś, Crane? O, zepsuło się. Kurwa, Jesus. Jak ta gra, kurwa, dalej ma problemy z takimi pierdołami. Dobra, ludzie. Nie wyspię się nawet, kurwa, kotwiczka nam tutaj nic nie daje, widzicie? Nie wiem, po co on tu wlazł. No szliśmy tak naprawdę nie wiem gdzie i po co, wiecie? Idę stąd w pizdu. Cyk, 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 cyk. Dobra, tu mamy jakąś, kurwa, drogę. Zdobyto trofeum, boisz się zmoknąć? No gro, nie boję się, kurwa. Jest. Dobrze kombinowałem, żeby do wody wpaść. Ale się zabiliśmy, dobra. Teraz wypływamy. To się liczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Dobra, już nam się zaznaczyło na minimapce tam ludziska. Punkcik docelowy, gdzie mamy sobie podążać, łyk kawy. A, tak dupy dałem na samym początku. No nie, nieładnie, nieładny gameplay. Wyjebane, wiecie? Wyjebane. Już od jakiegoś czasu nie mam spiny, że ginę w grze, że ten pokazuje, kurwa, jak jest. Jeszcze tak kiedyś się spinałem, wiecie, o jak to wygląda chujowo na gameplayu, kurwa, zginął. Wszyscy giniemy, wszyscy co grają pierwszy raz jakąś grę, kurwa, giną i tyle. A ci co pokazują te gameplaye, że nie giną, ludzie, to kurwa wszystko jest ponapierdalane, walkthrough, playthrough, wszystko oglądane. I dlatego tak to u nich wygląda, nie inaczej, a wy kurwa potem myślicie, jacy oni są kurwa dobrzy, jacy to są kozacy w grach, kurwa. Nie, tak nie ma, ludzie, oni też kurwa mają problemy w grach. Tylko robią z siebie takich, kurwa. Ja pierdolę, ale kurwa kosa, co? Brak miejsca w ekwipunku, kurwa, panie, zaraz zrobimy. Dawaj mnie ekwipunek. Toporny kilof, ile on ma? Ale nie, kurwa, ja bym się tam napalił. Tego baseballa możemy wyjebać, wiecie? Rozmontujemy go sobie. Tak, rozmontuj. I wezmę to. Ile to ma? 1393, no więcej jak ten... Jak ten baseball, ale nie znowu rewelacyjnie, bo mam lepsze bronie. O, ja już bym tu zobaczył, kurwa, tysiąc go. Ale dobra, idźmy. Jo, a pierdolę. Ludzie, wiem, że tu jest masakrycznie dużo zombiaków. Ja to wiem. I co najlepsze, wiem, że tu jest w pizdu. Zamieszkane, mniej więcej. Wiem, że tu jest spizdu virali i to też mnie odrzuciło na początku, jak wyszedł ten dodatek. Jak zobaczyłem właśnie tych virali, ile tego wyskakuje, to mówię, o nie, kurwa, to nie dla mnie. Ale w końcu się przełamałem. Mamy coś. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranu. A, przemytnik.
Robisz do tego świra? Hej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazeera. Ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbie. Dobra, zapamiętamy. Pytaj o Jazeera, któremu śmierdzi gira, kurwa. Ludzie, powiem wam, że gram w ten dodatek. Ogólnie gram teraz takie gierki stare, bo czekam sobie na taką grę, na przykład jak Shadow of the Tomb Raider czy Red Dead Redemption 2. Będę na pewno grywał te tytuły, ale nie wiem, czy z nich będę robił gameplay. Mamy znaleźć po prostu gdzieś tutaj na tym terenie tego całego Jazeera, tak? Co mu kurwa śmierdzi gira. A tutaj co mamy? Otwórz. Oho, tutaj jakiś kolega sobie kurde odpoczywa, ale ma notatkę. Notatek nie czytamy, bo mam to w dupie. Tu wyglądają, to mi wygląda na takie żulerkę, wiecie? Kawalerkę, żulerkę. Tu mam jakiegoś kurwa knura, co drzewo rąbie. Siemano. Hej. Chwała niech będzie matce. A? Słuchaj, potrzebuję tylko informacji. Ja tam nic nie wiem. Pytaj Jazeera. No dobra, gdzie go znajdę? W środku, w stodole. Dzięki. No to już mamy jakiś sygnał, co? Stodoła. To jest stodoła? Kurwa, prędzej to jest stodoła, co? A może to jest stodoła? Szukasz czegoś? Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazeerem. To chyba jest jednak tu, co ludzie? Tato, proszę! Możemy o tym nie pogadać? Nie i nie! Koniec dyskusji! Tak? Dobrze! Ezgi? Czekaj! Ezgi! To chyba jego córa była, co? Jebła focha, standardowo jak kurwa na babę przystało. No siema, ty jesteś ten Jazeer? Tak, to jest Jazeer, dawaj. Nie chcę przeszkadzać, szukam Jazeera. Jazeer to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie, nie, nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, jestem z Haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemieniacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Kurwa mać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie. A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce. Ej, on wygląda jak kozojebca. Tyle to w skrócie, takim bardzo wielkim skrócie. Wygląda jak kozojebca. A kto to jest kozojebca, to chyba wiecie. Dobra, znajdź kogoś, kto zechce ci coś powiedzieć. No właśnie, kurwa, my tu, panie, my tu przychodzimy, bo wy tu macie jakiś, kurwa, dobry towar. Dobra, z tym kutafonem nie pogadamy. Idźmy sobie stąd. Otwieraj to. Lena, tu Crane, słyszysz mnie? Cholera, co za pieprzone pustkowie. Hej! A, ty! Brak zasięgu. O, podejdź bliżej. Nie dziabnę cię. Tu mam jakiegoś lujaszczyka. Jestem jak reszta tych świrów. No, was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji mówią mi Khan. Kyle Crane. Ej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość, kurt. Jak się miewa? On nie żyje. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Pojeby jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich tak, a zwołują matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza. Bazgrolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. Jeden ci na ręce namalowali. Co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, to bijmy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, koleś?
Jakiś kurwa. Co dokładnie masz? Jak świrował gołębia, dokładnie. Chcesz nieco informacji, a że Kurt wziął i kojfnął, potrzebuje łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc. Ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj? Ciekawe, skąd ja go wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie. Tylko wiesz, dyskretnie, działaj po cichu, dobra? No dobra, ludzie. Poszukaj samochodu na najbliższej farmie. To już właśnie on nam zdradził tutaj o tym, kurwa, kulcie, co nieco, że jakąś czą, jakąś matkę, kurwa, bazgrolą, bla, 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 bli, blu, blu. Ale my musimy to rozgryźć bardziej. Jak to jest, że oni się nie zarażają? Panie Khan. Oj, 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 tu są druty. Krajnie, nie przejdziesz tędy. Tu jestem na bezpiecznym obszarze i oczywiście, kurwa, kotwiczki nie użyjemy. Czemu nie wskoczyłeś na to? A my idziemy sobie po samochód. Co? Kurwa, ileś tu jest, co? Ludzie, patrzcie się na to. Ja jebie, dobra, idziemy. Idziemy sobie, kurde, po tych rurach może, co? Ślizgi, dobra. Pamiętam jeszcze, gdzie co jest. Już mnie gonią wirale. O, fuck. Ej, tu mamy jakieś... Aha, chodź. A? Wiadomo, celujemy w główkę jak najbardziej umimy. Do widzenia. Czy ja mogę otwierać sobie takie pociągi? Chwila, że jak? Teraz ci się przypomniało? No wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. Oni są jak pchły, trzeba się ich pozbyć i tyle. Niezorganizowani, bez jaj, zero smykałki do interesów. Niezły początek współpracy. Aj, no nie dramatyzuj, dasz sobie z nimi radę. Teraz wyłącz, muszę się zająć klientami. Daj mi znać, jak już będziesz miał ten wóz. Gdzieś mieliśmy takie coś? Zmysł przetrwania, wiecie? Ja nie wiem, czy w ogóle to ma sens, kurwa, bujać się tu po tym pociągu. Czy coś tu fajnego znajdę, czy nie. No ale skoro są tutaj takie pootwierane, kurde, lokacje, to może wypadałoby tutaj to przeszukać, co? Nie wiem, no dobra, już ostatni, kurde, w sumie. A tutaj coś mamy. 9 kurwa dolców, wow. Alkohol zawsze wezmę. I gdzie mam ten zmysł przetrwania, co? A dobra, tu jest. A widzicie? Wysyłamy sobie taki promień. Jezu. O kurwa. Wow, 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 wow. O ja jebie. Nie, 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 kurwa, ja nie wiem, czy to chcemy otwierać, co? Mogę w to strzelić? Dobra. Zaraz przylecą, kurwa, wirale, co? Dobra, uleć się. Patrzcie się, ile ich tu, kurwa, łazi. Dobra, ludzie, ja tego nie otwieram. My chyba nawet tego nie otworzymy, wiecie? Jebać na to, idziemy stąd. Tam jeszcze są jakieś, kurde, pociągi. Co ja to w ogóle wziąłem sobie na mapę? Dawaj mi sierp. Idźmy do tego celu, wiecie? Idźmy do tego celu. Uleczmy mu dupę.
Uleć się. Stary, i idziemy. Idziemy tam, gdzie mamy iść po ten samochodzik. Potem będziemy się tu bujać po tej mapce, sprawdzać. A może ktoś z was mi napisze, gdzie coś fajnego idzie znaleźć. Biorę takie typy, jasne. To jest dodatek. Ale nie chciałbym, żeby ktoś mi całkiem spoilerował grę. Tutaj jest jakieś, kurde, gówno zaznaczone na mapie. Co to jest to? Oczywiście, kurwa, że nie wskoczyłeś tam, gdzie miałeś skoczyć. Crane. Otwieranie zamków trudne. Zawsze lubię otwierać takie zamki, a najbardziej lubię bardzo trudne. Bo im trudniejszy, tym lepsza rzecz do zdobycia, co? O, właśnie, tak. Otwieraj to, otwieraj, 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 otwieraj. No i już mamy jakieś, kurwa, gówno. 1048. Gówno, nie zabieramy takiego czegoś. Ludziska. Czy ja tam widzę niezarażonych? Wiecie co? To są chyba nie... To są żywi ludzie. Czy ja mogę zjechać tą linką? Mogę. Ale jebłem. Kucnij, kurwa, w wariacie. Z tego, co pamiętam, ludziska, to tutaj nie ma, kurwa, motywu skradania się. O-o. Tu chyba musimy zrobić wjazd na pełnej, wiecie? Tu jest ten samochód. Aj, kurwa, nie to! Jak się zbliża ten celownik? Nie dasz sobie rady z nami wszystkimi! Z tobą już sobie dałem. Ty, a ci... Ej, a ci, kurwa, stoją jak ten, jak, kurwa, kołki, ej. Ale dziwne, co? No, kurwa, ja też stoję jak, kurwa, kołek. Woohoo! Dobra. Jaki, kurwa, koleś? Co on ma założone na siebie? Ortalion? Szybko, 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 kurwa, leć się. Ej, ludzie, gdzie się zbliżało tą, kurwa? Nie to, nie to, nie to, nie to. Tu jest, dobra, kurwa. No, o to mi chodziło cały czas, wiecie, żeby jakieś heady im tu walić. Ale, kurwa, kaleczę ten gameplay. Dawno nie grałem też z tego, wiecie, Dying Light. Trzeba sobie przypomnieć po prostu. Ej, trochę ich tu nasrało, co? Ło, w ostatnim, kurwa, momencie. Leć się, kurwa, Kyle. Ej, oni mnie tu, kurwa, niszczą. Ja pierdolę, jaki oni mają damage! Łożesz w pizdę! Ludzie, my tu, kurwa, giniemy! Nie, 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 nie! Myślę, kurwa, że trochę tak. Skoro wyjebałem ci heada. Nie, kaleczymy to, ludzie, kaleczymy to!
No, no. Leczonko? Leczenia mamy od zajebania, tylko trzeba... A kurwa, dawać, tak. Pójdziemy na solówę z nimi, wiecie? Najwyższy czas. Leczymy się. Dobra, zajebani, sto... Z zajebistymi problemami, ale zajebani są. 917, gówno. Wiecie co? Przeszukam ich na szybko. Wiem, że to... No słabiutko to wyszło, słabiutko, ale mówię, muszę sobie przypomnieć tutaj wszystko. A teraz, skoro mogę, to sobie tutaj pozwiedzajmy co nieco, co? Bateryjki. Kanuta. A, takich pierdół nie zbieram, wiecie? Trzeba to pewnie 100 razy szybciej zrobić. Średnie, to też nie wiem, czy mi się opłaca otwierać. Ale bawmy się, bawmy się. Bawmy się, zwiedzajmy. Wiecie, kurwa, nie ma tu przebiegania gameplaya, nie. Musimy tutaj sobie pozaglądać wszędzie, zajrzeć. A nawet jak trzeba będzie, to zombiakowi wydupsko. No proszę, tu mają jakieś zrzuty, widzicie? Ale akurat takie, których nie możemy my otworzyć. Czy ja coś fajnego tu znajdę jeszcze? O, tutaj proszę. Tutaj mamy jakieś fajne rzeczy. Rurki, gówna, pierdołki. Otwieranie trudne. O! Minimalnie jeszcze. Za bardzo. Jest, 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 jest. Ale się skupiam, mało mówię, bo się skupiam, ludzie, wiecie? Muszę to, kurwa, opanować tą grę. To zabieramy, ale jest brak miejsca w ekwipunku. Zobaczmy, co my w ogóle mamy. Ja to mogłem sprawdzić przed grą, ale nie chciałem gry zaczynać bez was, wiecie? Mogłem sobie oblukać to przed rozpoczęciem. 1172. Nie, my mamy same, kurde, lepsze rzeczy, ludzie, wiecie? Tak naprawdę. To możemy rozmontować ewentualnie. To opłacie się wspaniały, kruszący młot Kowalski, kurwa, 1500. Ciemna maczeta. Ciemna maczeta, mroczny sierp. A to ile ma? 1181. No to jest na takim samym poziomie jak te bronie, co ja mam. Plastik. To też warto sobie zbierać. Oczywiście ja mam tego w pizdu. Ja z tego zrezygnuję chyba, z takiego centralnego, ludzie, zbieractwa. Bo zobaczcie się, ile ja mam apteczek, ile ja mogę jeszcze wytworzyć oprócz tego apteczek, naprawdę od kurwa groma. Tak więc takie zbieractwo centralne tutaj. O, jak widzę fiolecik, no to będziemy to otwierać, ale jak będę widział takie, kurcze, popierdółki różne, to nie będę tego zbierał, bo bez sensu, chyba że już nam będzie brakować, ale to ja wtedy poza nagraniem mogę sobie zrobić kosmetyki z wyższej pły. Mogę sobie zrobić poza nagraniem taki, kurwa, rajdzik i pozbierać co nieco, bo to się respawnuje wszystko tutaj. Gazę zabieramy, wiecie? Gazę warto zabierać, bo nigdy nie wiemy, ile leczenia nam tu przyjdzie zużyć. A z tego, co widzę, z moim, kurwa, skillem jak na razie, no to będzie ciężko. Ale zauważyłem, że lepiej ich było mordować, kurwa, bronią białą niż strzelać do nich. I ciekawe w ogóle, czy to szło zrobić po cichu. Wątpię, wiecie? Bo ta gra nigdy nie była taka, żeby iść stealthem. Tam przy zombiakach możesz, kurde, użyć tego kamuflażu i się tam pokampić, ale... Gówno, nie zabieramy tego. Weźmiemy sobie tylko tą sakwę. A jak już tu jesteśmy, no to dawaj, ty gówno. Tego nie otwieram, tego nie otwieram. Nic na fioletowo, gazę możemy zebrać. Hops. Tu jeszcze jest jeden budynek, tu po nich została kokainu. Tu byliśmy przed chwilką. Nie, tutaj nie byliśmy, halo. Fiolety zabieramy wszystkie. Jak się udało? Co tu mamy? Już wam pokazuję.
Otwieraj to. Papierosy z wyższej półki. O, takich rzeczy chyba nie było w podstawce, jak papierosy z wyższej półki. Kokaina pewnie, co? Dokładnie. Gwiazdki do rzucania, bleh, mogłeś tego nie zabierać. No i właśnie widziałem, że takim gównem będziemy jeździć. I bardzo dużo w tej grze rozbija się o te gówno, o tego bugiego, czy jak się to łazik, nie wiem jak to nazwać w ogóle. Bugi chyba. Upgrade'ujemy to i tak dalej. Jest tu jakiś kurde poziom kierowcy, z tego co zdążyłem zauważyć też co nieco. O, a co to mamy za skrzyneczkę? Otwieranie zamków? Trudne, dawaj. Aja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 j. Jest. Dobra, otwieramy. Co tu mamy ciekawego? Widzicie część układu hamulcowego? Smary, to obstawiam. Będzie służyć właśnie do tego naszego, kurczę, samochodzika całego. Z tego co widziałem, trzeba go tutaj tankować, trzeba zdobywać paliwo, z czym oczywiście nie ma jakichś problemów, bo tak jak mówię, wystarczy poświęcić trochę czasu poza nagraniem i w moim przypadku i to sobie naruchasz, a z tego co widziałem, to się szuka w różnych samochodach. Gra nam powinna jeszcze to w ogóle wszystko tłumaczyć. Dobra, wsiadamy i zobaczymy. Zobaczymy, o co tu chodzi. R2, aby przyspieszyć, L2, aby zahamować, trójkąt, aby wysiąść. O, widzę, że on tak od razu to kurde nie hamuje, wiecie? A do tyłu, żeby jechać? Dobra, przytrzymujemy hamulec. Jakiś ręczny tu mamy? Chyba nie. Wyjadę tą bramą? Dobra, mam brykę. Kurwa, Kan, mamy brykę, tam? Ludzie! Kan. Jedźmy do tego gamonia. Kurwa, jaka trawa wysoka. Oj. Wjedźmy może na drogę, co? Odkryjemy sobie co nieco mapki. Dzięki temu. Nie. Tu się lepiej nie zatrzymujmy. Tu lepiej się nie zatrzymujmy. Jedźmy w pizdu do tego kana całego. Kana z chujem po kolana. Ile tu jest policyjnych aut, ludzie, a ja bardzo lubię w Dying Light'cie policyjne samochody przeszukiwać, bo są tam fajne rzeczy. Bardzo trudne, widzicie? Słyszę chyba zombiaka. Zaraz będzie kurwa draka. Jest, mamy to. Aj, kurwa, ty. Bardzo trudne, to już jest bardzo trudno trafić, ale udało się. I co my tu mamy? Tyn. Kurwa, gówno, ludzie, gówno tu mamy. Spartacus, jeszcze fajnie, ale tego nie zabieram. W dupie to mam. Nie opłacało się, wiecie? Wsiadamy. Jedziemy do tego kana, rozprasza mnie tu wszystko w koło. No ludzie, dla mnie to jest kurwa nowość. Mnie to tu będzie rozpraszać. Możemy ich rozjeżdżać pewnie, co? Jeb! I o! I widzę, że nam się poziom kierowcy, kurde, dość kurde fajnie wbija. To jest mój kurwa garaż? No dobra, chcę wysiąść. Dobra. Zamelduj kurwa kanowi. Zamelduj kanowi, co się odjebało, ta? Zamelduj kanowi, że ci się udało. On jest gdzieś tu? Nie, wyruchała mnie gra. Sam się wyruchałem. Nie zaglądam na tą minimapę tak jak powinienem. On siedzi chyba w tym gównie, co? Dokładnie. Szukasz Kana? Nie ma go tu.
Chyba w końcu przekonali go, by sobie poszedł. Wyprosili go, co? Pewnie patrząc przez muszkę. I kim są oni? Oni w końcu zrobili to, co mój ojciec powinien zrobić. Żyjąc w monotonii, no oni. Nagle zrobiło się tu naprawdę miło i spokojnie, prawda? Nie odpowiedziałaś na pytanie. Oczywiście. Jesteś tu z tego samego powodu, co on. Bandyci też nam nie chcą dać przez to spokoju. A my niby mamy ci zaufać? Musi być jakiś sposób, żeby cię przekonać. Mnie nie musisz przekonywać. Mam to gdzieś. Pokaż innym, że jesteś tu po to, by coś dać, a nie tylko brać. A tak przy okazji, mam na imię Ezgi. Jaka kurwa ciemna cipa. Możesz mi dać jakąś wskazówkę, czego wam potrzeba? Chyba mogę ci trochę pomóc. Tylko pamiętaj, że będziesz mi winny przysługę. Siebie. Dom ci szlugę. Z majtek. Domy kultowe zostały jakiś czas temu skażone. Chyba rozumiesz, co by się działo, gdybyś je jakoś oczyścił. Mam nadzieję, że to w ogóle możliwe. Owszem, możliwe. Ale trzeba iść na teren bandytów. Poszło tam już kilku ochotników. Cóż, żaden nie wrócił. Więc raczej ci nie radzę. Chyba, że ci życie niemiłe. Jeśli tak, idź wzdłuż rurociągu. Aha. Dobra, ludzie. Widzicie, rozkręca nam się kurwa gierka. Kończymy sobie tu. Rozkręca nam się gierka. Zbieramy jakieś zadanka pomalutku, jakieś popierdółki się tu dzieją. No i co, musimy zdobyć ich zaufanie tutaj, tak? Zdobyć zaufanie, pojeść na stację pomp i pewnie tam będziemy coś oczyszczać, coś robić, tak, żeby oni byli kurwa zadowoleni, aż wreszcie on zdradzą, jak to jest kurwa, że ich zombiaki nie gryzą we flaki. No i to tyle, ludziska. Wiem, poszło, cienizna tam była, totalna kurwa. Już sam początek, ale tak jak mówię, muszę sobie wszystko przypomnieć. Dla mnie jest wszystko świeże, nie grałem w to nigdy. I będziemy sobie to razem ogrywać. Jak ktoś nie grał, to będziemy razem sobie tu, kolego, iść przez życie. I tyle. Ale na dzisiaj to koniec. Widzimy się w następnym materiale z gry The Following. Nara. Hej, hej.